Jeśli chodzi o Polskę, to znowu mamy szansę, tak? To znaczy myśmy w miarę dobrze przeszli przez ten okres spowolnienia i kryzysu. W tej chwili mamy przed sobą kolejną perspektywę unijną, więc znowu dość dużo pieniędzy, które zostanie w gospodarkę wpompowana i myślę, że rzeczywiście mamy szansę mieć najbliższe lata w miarę dobre, oczywiście zakładając, że na świecie nie będziemy mieli żadnej takiej większej katastrofy. Bo jeżeli porównamy Polskę do innych krajów strefy euro, to można powiedzieć tak, no, że są same plusy, bo mamy płynny kurs walutowy i w związku z tym mamy tutaj taki naturalny stabilizator, który bardzo nam pomagał pozostać zieloną wyspą 3 lata temu. Rząd ma jednak mniejsze zadłużenie, no, to zadłużenie, prawda, Polski do rządu w stosunku do produktu krajowego brutto jest tam około 50% w strefie euro, to jest rzędu 90%, tak? Czyli jest, no, mamy dwa razy niższe zadłużenie. Polskie banki też są w dużo lepszej kondycji finansowej niż banki z krajów południowych strefy euro, a nawet niektórych krajów północnej czy zachodniej Europy. Więc są przesłanki do tego, że no, jest dobrze. Podstawowy problem, jaki ja widzę, i to nie tylko ja, jest taki, że w ciągu ostatnich paru lat, z przyczyn nie do końca jasno zdefiniowanych, polska gospodarka utraciła zdolność do szybkiego wzrostu. Trzeba pamiętać, że pomimo głębokiego dołka, jaki mieliśmy na początku lat 90., średnie tempo wzrostu w latach 90., czy tam chyba nawet do połowy, czy przez pierwsze 15 lat transformacji gospodarczej, to było 4%. A my teraz mówimy o jakich liczbach? 1,5%, 2, 2,5%. No z tego jest średnia 2, a nie 4. No, mi pozostaje się zgodzić z tym, że będziemy obserwować poprawę sytuacji w gospodarce. Odbicie, które nastąpiło w trzecim kwartale zeszłego roku, było dosyć istotne. To, na co warto zwrócić uwagę, to pojawienie się dodatniej kontrybucji inwestycji do produktu krajowego brutto. Jeżeli popatrzymy na produkcję dóbr inwestycyjnych jako wskaźnik wyprzedzający tejże kontrybucji, no to tutaj perspektywy są bardzo dobre, jeżeli chodzi o inwestycje. To jest taki główny motor wzrostu gospodarczego. Zapewne będziemy obserwować spadek pozytywnego wpływu eksportu netto, głównie właśnie za sprawą wzrostu importu, bo mam nadzieję, że jeżeli chodzi o eksport, dzięki ożywieniu gospodarczym u naszych głównych partnerów, nasza pozycja jako eksportera utrzyma się i nie wiem, czy będziemy nadal generować nadwyżkę w handlu zagranicznym, tak jak to się po raz pierwszy w historii niedawno zdarzyło. Natomiast pewnie będzie to troszeczkę słabiej wyglądać. Przyzwoicie będzie wyglądać natomiast Polska od strony bezpieczeństwa, bo mamy sporą redukcję deficytu budżetowego planowaną. Przede wszystkim mamy spadek relacji długu do PKB związany ze zmianami w systemie emerytalnym. Deficyt na rachunku obrotów bieżących pewnie nie będzie zbyt duży, bo gorszy eksport może być kompensowany lepszym wynikiem transferu związanym z uruchomieniem programów unijnych. Pozostaje być właściwie tylko optymistą. Wydaje się, że polska gospodarka ma najgorsze za sobą i ja po cichu liczę, że w czwartym kwartale możemy zobaczyć urocznione dynamiki rzędu 4%, jeżeli chodzi o wzrost PKB. Ewidentnie wchodzimy w nową fazę cyklu, bo to jakby stało się już chyba bezdyskusyjne. Widzimy wzrost produkcji przemysłowej, widzimy poprawę w dynamice PKB. Natomiast no, ciągle relatywnie niskie poziomy inflacji, więc być może ta inflacja z czasem zacznie rosnąć, ale nie wiadomo, czy szybko. Ale faktycznie i te nasze związki z Europą, stymulacja programami unijnymi i
i jednak no, większy optymizm, bo to też jakby ma znaczenie, ten nastrój optymizmu, wskaźnik optymizmu ma istotne znaczenie na zachowania polskich obywateli, ich dążenia do wydawania pieniędzy. Więc także z punktu widzenia przedsiębiorców możemy mówić o tym, że ten rok chyba będzie przez nich postrzegany lepiej niż do tej pory, niż poprzedni. Także ogólnie można powiedzieć, powinniśmy walczyć o poziomy powyżej 3% PKB w tym roku, przy trochę wyższych poziomach inflacji i być może wyższych stopach procentowych pod koniec tego roku. Wydaje się, że polska gospodarka rzeczywiście jest na tej trajektorii wzrostu. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ta polska gospodarka jest w takiej kondycji, jakiej jest, czyli niezłej, nieźle przeszła w ogóle czasy spowolnienia lub recesji w strefie euro, bliskie jednak powiązania, i dlaczego teraz ma w sumie całkiem niezłe perspektywy. Po części zawdzięczamy to oczywiście kursowi walutowemu. Ten jakoś ostatnimi latami no, zawsze nam pomagał w sytuacji podwyższonego stresu gospodarczego, tak nazywam, na świecie. Złotówka poprzez jakieś tam w jakiejś skali osłabienie pomaga konkurencyjności polskiemu sektorowi przedsiębiorstw. Też są w stanie efektywnie, nawet w trudnych warunkach, zwiększać udziały na rynkach eksportowych. Rynek pracy zachowywał się bardzo dobrze, czyli skala zwolnień była znacznie mniejsza nawet niż ekonomiści się spodziewali. To wszystko pomaga w tej chwili. Rentowność przedsiębiorstw bardzo dobra, szczególnie tych eksportujących. Nastroje konsumentów wyraźnie się poprawiają. Także rzeczywiście Polska ma szansę korzystać znacząco z poprawy sytuacji gospodarczej na świecie.